wydatki spowodowane są tym, że nowe przepisy wyznaczają rzecznikowi kolejne obowiązki, jak składanie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej. Jeśli mamy niestety budżet zbyt niski, to nie jesteśmy w stanie tych oczekiwań rozpatrywać w miarę terminowo. Mówi zastępca rzecznika Stanisław Trociuk. Urząd nie ma jednak środków na zatrudnienie nowych pracowników do składania tych skarg. Przyszłoroczny budżet, który zakłada rzecznik, jest o 6 milionów złotych wyższy niż w tym roku. To są wiadomości. W porządku, wszystko. Ja bym, o dobrze, on się zatrzymał, ja byłem świadkiem tego, także, ja bym, pan poczekać, tak, 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 bo dobrze, że on się, niech pan wezwie policję. Ja już dzwonię po policję. Tak. No, przynajmniej nie będzie błoto, nie? Bo to będzie zamarznięte. Mam nadzieję, że nie będzie błoto. Ja pierdolę, co on to? Ja.
kurwa, gościu, ciebie pojebało.